I szanowni państwo, witamy ponownie w studiu obserwatora finansowego Damian Diaz i Maksymilian Wysocki. A z nami jest pan profesor Jacek Łaszek, Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego. Witam serdecznie. Witam państwa. Ekspert do spraw nieruchomości. W ten sposób właśnie tą rozmową kontynuujemy dzisiaj. Temat tego jakże istotnego i ciekawego dla wszystkich pewnie, albo większości z państwa rynku. No w zasadzie to moim zdaniem nawet to jest jedna z kluczowych spraw. No, nie bez kozery też patrząc po statystykach portali, jeżeli patrzysz na poczytność artykułów, zawsze nieruchomości cieszą się albo największym, albo jednym z największych zainteresowań, ale też rozmawialiśmy wcześniej o tym, że tutaj jest też dużo błędnych danych, danych wprowadzających w błąd, a jednocześnie takich danych, które sprawiają, że napędza się tak zwane samospełniające się proroctwo, tudzież czynnik presja inflacyjna rośnie i tak jak wcześniej wychodzi na to, że informacja o średnim wynagrodzeniu w Polsce jest mocno przekłamująca rzeczywistość, bo jednak większość, sytuacja, w której większość pracujących nie zarabia tyle, ile wynosi średnia krajowa, to nie jest realny, że tak powiem, obraz sytuacji. No i podobnie jest lub być może z cenami najmu, które bardzo poszły w górę, ale też poszły w górę dlatego, bo brane były wszystkie ceny też najmu gdzieś tam z rynku, bez oczyszczenia i uśredniane. Więc jeżeli najdroższe nieruchomości poszły bardzo do góry, no to zaburzyły ceny najmu w średnich i tańszych lokalach, ale ci, którzy robią na tym biznes i wynajmują komuś, rentierzy, zobaczyli, że średnia poszła w górę, no to podnoszę też czynsz. I już nie tylko prąd, nie tylko ceny energii miały związek z podwyżkami, ale też taka właśnie miękka presja, która wynikała z informacji o średnim czynszu, o średnich stawkach najmu, które mogą być mylące. Panie profesorze, jak to jest? To nawet ja bym nie powiedział, że to są błędne dane, tylko to jest po prostu złe użycie statystyki. No to zgodnie z tą generalnie informacją, co to jest, ma średnio trzy nogi, no pan z psem, prawda, no, nie ma takiego otworu. Średnią możemy zawsze sobie stworzyć i ona różne dziwne rzeczy nam podaje. No statystyka generalnie, no to jest, można powiedzieć, świetne narzędzie, ale to może być też największe kłamstwo, to zależy tylko od tego, jak my ją używamy. No i oczywiście najprościej jest używać średniej. No średnia to nie jest najlepszy miernik, tak? No i jeżeli już mówimy tutaj o tych czynszach, no tak samo o cenach, tak? No to nie ma czegoś takiego jak średniego mieszkanie, średnie mieszkanie. To znaczy ono teoretycznie istnieje, bo się dodaje, podzieli, prawda? No ale tego średniego mieszkania często potem nie można znaleźć, bo szczególnie na tych rynkach, gdzie ten zasób jest bardzo mocno zróżnicowany i właśnie czynsze są dobrym przykładem. My na przykład podajemy w naszych raportach średnie ceny, średnie czynsze najmu, które pozyskujemy z agencji wynajmu mieszkań. To są dobre dane, to są rzetelne dane. One wychodzą no, dosyć wysoko, tak. No jednocześnie mamy dostęp i też zbieramy, analizujemy dane z platform internetowych. No tam jest znacznie więcej roboty przy tym, bo to tam są powtórzenia, no to jest trudna obróbka tego. No ale właśnie ale jest masowa i to są rzeczywiste transakcje, czy rzeczywiste oferty i tam wychodzi co innego. No i a co tam wychodzi? No tam wychodzi, że to jest znacznie niżej, prawda? No i teraz jest oczywiście pytanie, tak, no, które są prawdziwe. No i myśmy zrobili tutaj koledzy z naszego zespołu, zrobili takie porównanie i żeśmy sobie popatrzyli po prostu na rozkład tych ofert i okazało się, że i można powiedzieć i jedne dane i drugie są prawidłowe, to znaczy agencje pośrednictwa na rynku nieruchomości, one mają te lepsze mieszkania, te droższe i rzeczywiście to, co one podają, to jest prawda, natomiast generalnie to jest prawda. Tak, to jest ich prawda, ale to jest parę procent rynku generalnie, natomiast reszta rynku, te czynsze są znacznie niższe. I ale reszta patrzy na te dane właśnie no, i podnosi czynsze ludziom w oparciu o droższe nieruchomości. No więc to jest oczywiście potem następny etap, to jest kto to wykorzystuje, czyli to jest interes, no ekonomia, no to jest gra interesów, tak. I to jest następny element i to generalnie było jakby taką podstawą, że rozpoczęliśmy te badania rynku nieruchomości, bo oczywiście z jednej strony chodziło o to, żeby organy Narodowego Banku Polski, podobnie jak innych banków centralnych, no miały wreszcie dostęp do tego rynku nieruchomości, który jest trudny, mało przewidywalny i prowadził i powodował dużo kłopotów gospodarczych w przeszłości, ale z drugiej strony chodziło też o to,
no żeby jednak ci ludzie, którzy, no czemu się interesują, no bo każdy mieszka, każdy chce mieszkać lepiej, chce kupić mieszkanie, tak, no żeby mieli informację, a z tą informacją było niedobrze, bo generalnie rynek nieruchomości, to nie tylko w Polsce, no on jest mało transparentny, no. Przecież generalnie te transakcje, które wykonujemy, czy to najmu mieszkań, czy sprzedaży mieszkań, no są indywidualne transakcje, to nikt tego na zewnątrz nie publikuje, nie pokazuje, jak podaje, no to tam na ogół to jest przypadkowe, tak? Nie ma badań, mieszkania są nieporównywalne. W związku z tym ten rynek zawsze jest taki, był zawsze taki szary, no i w związku z tym, no jak woda jest mętna, dobrze robić transakcje, tak? No więc jeżeli ktoś stara się przynajmniej podawać... W dobrze się reguluje. Tak, no w miarę dobre dane, raz mu to oczywiście może wyjść lepiej, raz mu to może wyjść gorzej, ale stara się jednak podawać, zbierać te dane w miarę rzetelnie, oceniać i podawać, no to oczywiście jest trudniej, że tak powiem, ta woda się robi bardziej klarowna, no i ludzie podejmują lepsze decyzje generalnie. No. Taka była przesłanka, też jedna z przesłanek tego, że Narodowy Bank Polski rozpoczął, to już wiele lat temu, w 2005 roku, tak, badania pilotażowe i no potem stworzył z tego ten program badań statystyki publicznej i badań wewnętrznych na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby Europejskiego Banku Centralnego, no właśnie badania sektora nieruchomości. O tych badaniach, jak one są prowadzone i dlaczego tak, a nie inaczej, to sobie dzisiaj chcemy powiedzieć więcej, ale chyba nie powinniśmy od tego zaczynać. Lepiej może powiedzmy sobie krótko, jakie są wnioski z tego badania, które zostało opublikowane w czerwcu, z tej informacji kwartalnej. Czego się takiego najważniejszego dowiadujemy? No ja bym powiedział tak, no bo to oczywiście, no my jesteśmy w takim okresie przejściowym w tej chwili, tak? Jak żeśmy sobie mówili, mieliśmy pewną równowagę, ale taką dynamiczną, bo ten rynek jest cykliczny. Jechaliśmy tym cyklem do góry, no przewidywaliśmy, że tak powiem, łagodne hamowanie, no weszliśmy, wpadliśmy na te kolejne bruki, tak? COVID, wojna ukraińska. Ja bym powiedział, że w tej chwili jednak no, to się powinno troszkę zrównoważyć, prawda? Mamy wyższe stopy procentowe, więc ten popyt jest generalnie niższy. Z drugiej strony produkcja budowlano-montażowa jest jednak i produkcja mieszkań bardzo opłacalna, więc deweloperzy chcą budować, ale z drugiej strony jak gdyby ten rynek troszkę, no stopy wysokie, ten popyt trochę ochłód, w związku z tym to powinno w normalnych warunkach no, hamować trochę tą presję cenową. No wydaje się, że też te wszystkie troszkę, bym powiedział, ochłodły, te wszystkie takie, bym powiedział, negatywne zewnętrzne scenariusze związane chociażby z Ukrainą, prawda, no bo cóż, nieruchomość to też jest, można powiedzieć, aktywo, chociaż akurat w przypadku wojny to jest słabe aktywo, tak, no ale na przykład to może być aktywo, które kupują Ukraińcy, no bo zawsze będzie lepiej w Polsce jakoś to przeżyć, prawda, niż na przykład na Ukrainie. No więc te chyba, wydaje mi się, jak obserwujemy z naszych badań ankietowych, to troszkę chyba też te emocje wszystkie troszkę się wyłagodziły. W związku z tym no, ja bym przewidywał no, takiego pewne takie ochłodzenie, złapanie równowagi przez ten rynek i potem dalszy rozwój. No, potem generalnie w następnym etapie no, ja wierzę w to, że inflacja będzie jednak spadać. No, w związku z tym, no cóż, za tym pójdą obniżki stóp procentowych, zacznie się odbudowywać popyt. Inflacja zacznie spadać, gospodarka zacznie się rozwijać, zaczną rosnąć dochody. No, rynek mieszkaniowy to jest z jednej strony dochody, generalnie, prawda, i ceny, to jest inflacja w jakiś sposób, tak, a brak bezrobocia, rozwój gospodarczy, no to są te warunki tego rynku nieruchomości mieszkaniowych, tam więcej nie trzeba. No i system finansowy, no system finansowy mamy, no i oczywiście system produkcji, on też jest, no deweloperów mamy, oni potrafią to robić, no oczywiście można powiedzieć, mogliby robić taniej, lepiej, ale to zawsze by mogli, tak, oni to nie są tacy najgorsi, ja bym powiedział, prawda, jeszcze. No więc ja bym był tutaj raczej optymistą i myślę, że powoli zaczniemy z tego w tej chwili, można powiedzieć, takiego, no trudno powiedzieć, bo tu myśmy nie mieli takiego załamania dużego, tak. Także tu nie było takiego jakiegoś mocnego cyklu, mocnego downturnu, ale myśmy powinni zacząć stopniowo wychodzić. No i jeżeli ja bym powiedział,
no, politycy, że tak powiem, pohamują, to ja mówię, wszyscy politycy, tak, już nie wskazując konkretnie, pohamują trochę swoje aspiracje, żeby tam bardzo mocno pomóc w jedną czy w drugą stronę, tak, i tak dalej, nie będą wprowadzać kolejnych ruchów takich destabilizujących rynek, a ta polityka będzie rozsądna, raczej taka wspierająca bardziej średniookresową równowagę. No to to się samo generalnie, można powiedzieć, wyreguluje, no i zaczniemy podobny cykl, jaki zaczęliśmy od tam praktycznie od 2013 roku, czyli znowu powoli zaczniemy się rozwijać. Jak na razie to te programy mieszkaniowe głównie skupione były na nie stronę podażową, czyli nie na budowę mieszkań przez państwo albo wspomaganie tej budowy przez państwo, tylko skupione były na stronie popytowej, co zawsze powoduje wzrost cen nieruchomości, bo sobie to dyskontują. Jeżeli mówimy o zmianie trendu, jeżeli mówimy o jakimś przyhamowaniu, jeżeli ludzie się pytają w końcu, kiedy mieszkania stanieją, w maju był raport analityków Pekao S.A., którzy prognozowali w nim, że od drugiego kwartału 2025 można spodziewać się spadków cen. To znaczy spadki cen na tym rynku, no w warunkach jeszcze no dosyć wysokiej, tak jak na te standardy europejskie inflacji, to jest taki raczej scenariusz mało prawdopodobny. To by musiało zakładać albo bardzo wysokie podwyżki cen mieszkań, albo bardzo wysoką produkcję mieszkań przez deweloperów. No, deweloperzy rzeczywiście zaczęli odbudowywać w tej chwili tą podaż mieszkań i ta produkcja w toku rośnie, ale ona nadal nie jest jakaś strasznie wielka. W związku z tym wydaje mi się takim, że spadki generalnie cen to jest raczej taki scenariusz. No to może to zawsze tak czasami bywa, że na konkretnych projektach, w konkretnych miejscach tam przestrzelili, za dużo wystawili, za wysokie ceny postawili na początku, tak, w tym pierwszym rzucie. Potem te ceny trochę obniżą załóżmy po kilku dniach, czy tam po kilku tygodniach, bo to są te ceny po raz pierwszy wystawione na rynek, to GLL te ceny jak gdyby bada. To się zdarza, ale żeby jakieś takie, bym powiedział, znaczące spadki cen, to ja bym się tego nie spodziewał i powiem więcej, ja bym sobie raczej tego nie życzył, bo jak się zaczynają spadki cen na tym rynku, to też nie jest dobrze, dlatego, bo to z kolei, no rynek to jest równowaga popytu i podaży, tak? Jak mamy spadki cen, no to z kolei hamuje, usztywnia się popyt. Dlaczego? No ja czekam, żeby jeszcze więcej spadło, prawda? Opóźniam. No i to jest kolejny taki element, bym powiedział, no destabilizujący ten rynek. No więc taki dobrze funkcjonujący rynek to jest taki, że jak mamy gospodarkę bezinflacyjną, to te ceny są w miarę stabilne. Chyba, że nam wzrasta produkcja bardzo mocno, no to wtedy one będą rosły, no bo po prostu tereny budowlane, materiały budowlane, prawda? No albo jak jest umiarkowana inflacja, no to one sobie rosną tam do góry generalnie inflacyjnie, tak? No i mamy taki cykl. Oni pisali, że od drugiego kwartału 2025 roku ceny powinny zacząć nieznacznie się obniżać ze względu na ukazujące się z dużym opóźnieniem efekty wysokich realnych stóp procentowych ograniczających popyt na kredyty hipoteczne, rosnącej podaży mieszkań oraz wygaśnięcia wpływu rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Barierą dla głębszego spadku cen będzie wciąż wysoki popyt napędzany przez poprawiającą się koniunkturę i utrzymujący się szybki wzrost wynagrodzeń. No tak, tam jest generalnie założenie, że ten popyt gotówkowy będzie znaczny. Tam jest też założenie, z tego co pan, że tak powiem, tutaj przypomniał, jest też założenie, no wysokie realne stopy procentowe, to znaczy co, inflacja spada gwałtownie, a Rada Polityki Pieniężnej nie obniża stóp procentowych, no też się wydaje taki ten stosunkowo mało realny. No Rada Polityki Pieniężnej jest elastyczna, generalnie patrzy do przodu, no ale działa, bym powiedział. No na razie tutaj mieliśmy zapomnieć, że do 2026 roku. No tak, ale to wynika z tego, że zakładają, że jednak inflacja nie będzie zwalniać, a może nawet przyspieszyć, tak? Natomiast jak się okaże, że ta inflacja spada i nie będzie przesłanek, żeby ona potem wzrosła w następnym okresie, no to nie ma powodu, żeby nie chcieli obniżać, prawda? No także takie wróżenie z fusów na razie. No ale to jest wszystko, wróżenie z fusów, tak, tak. Mm. No ale dlatego mnie się to wydaje mało realistyczne. Ja zakładam takie, bym powiedział, te tak zwane normalne scenariusze, no czyli inflacja generalnie spada, stopy procentowe spadają, gospodarka się rozwija, czyli rosną dochody, ta dostępność kredytowa wtedy rośnie, no i ludzie zaczynają kupować mieszkania. Czyli to jest powtórka takiego normalnego
cyklu. No nie mieliśmy kryzysu, nie poprzewracały się firmy deweloperskie, nie poprzewracał się cały ten rynek, prawda? No więc nie ma podstaw, żeby taka sytuacja no, trwała dalej, to powoli zacznie się podnosić. Słyszymy teraz o problemach jednego z deweloperów. Takie doniesienia między innymi Puls Biznesu przedstawiał, HR, z tego co pamiętam. Ale to jest chyba taki pojedynczy przykład. No to zawsze są, tak. to zawsze. Aczkolwiek to takie fajne brytyjskie however, czyli jednakowoż, aczkolwiek... Kiedy spojrzymy na różne wyzwania i różne czarne łabędzie, nie czarne łabędzie, ale powiedzmy, że dotyczące tej branży tutaj i w tym kraju, tu może nie teraz, ale za chwilę, a do tej sytuacji, która i tak nie jest zbyt prosta, a mówiąc to mam na myśli i tak ręce do pracy na budowach, bo i tak już rok, dwa temu nawet, deweloperzy zaznaczali, że potrzeba jest więcej imigrantów, bo nie ma po prostu komu budować. I teraz mamy prezydenta Załęskiego, który przed chwilą był w Warszawie, gdzie ustalono, że będą oba rządy namawiały obywateli Ukrainy do powrotu do kraju. Dla rynku nieruchomości, dla budowy kolejnych mieszkań, dla podaży to może być szok. Ja o te podaż jeszcze też chciałem zapytać, dlatego że pamiętam, był taki okres, kiedy mieliśmy no, bardzo małą liczbę nowych rozpoczętych budów. I to było kilka takich kwartałów, jeśli dobrze pamiętam. 22 generalnie. Tak. I jak to się teraz przekłada... Początek 23. Jak to się przekłada na tę stronę podażową obecnie? Chyba mamy tutaj spadki w związku z tym, prawda? No słabo się przekłada, to znaczy tam powstała dziura generalnie, spadła nam produkcja w toku. Jak jest niska produkcja w toku, no to po prostu potem nie ma z tego oferty, tak? Bo sprzedaje się nie gotowe mieszkania, tylko sprzedaje się kontrakty. No i w tej sytuacji, jak właśnie żeśmy wprowadzili te różne subsydia, no to pod nam ceny poszły do góry. Ale generalnie ten nasz sektor deweloperski, no on jest duży, on jest rozwinięty. Firmy mają jednak też pewne rezerwy terenów, zasoby terenów. No także, ponieważ popyt się nie załamał, popyt zaczął rosnąć, w tym też gotówkowy, to tam jeszcze dosyć złożone te mechanizmy były, ale w każdym razie popyt nam się nie załamał, chwilowo trochę spadł. Rentowność produkcji się utrzymała, no więc firmy deweloperskie zaczęły zwiększać tą produkcję i w tej chwili ona rośnie. No jest jeszcze mniejsza niż mieliśmy powiedzmy tam od roku 18-19, tak, do tego 22, ale już jest przyzwoita, już przyzwoicie rośnie. No i jeżeli nie będzie jakichś sensacji, tak, problemów, czarnych łabędziów, tak, to generalnie no to się powinno utłuc wszystko. Czyli tak naprawdę nie było jakiegoś wyłomu cenowego związanego z tymi kwartałami spadku? Nie, nawet przy spadku, znaczy dynamika cen przyhamowała. Natomiast w zasadzie spadków nie było, nominalnych spadków, nominalnych, realne były. Jeśli było kilka kwartałów mniejszej podaży, no to teoretycznie właśnie ceny powinny iść w górę. Przyhamowały, przyhamowały ceny nominalne, realne spadły. Na niektórych rynkach, bo to znowu pytanie, w którym okresie i na którym rynku, tak? Mamy całą tabelkę taką generalnie. Natomiast nominalnie tam, jak pamiętam, to chyba spadków nie było, natomiast na pewno realnie, z tym, że to nie były duże spadki, tam 3%, 4%, 5%. Mamy to nawet chyba w tych raportach, żeśmy sobie to narysowali, jak to było, czy na samym początku gdzieś tam jest. Ja mówię to dobrze, dlatego, bo gdyby zaczęły spadać nominalne ceny, by się to przełożyło z kolei na deweloperów, no tu obie strony muszą mieć biznes, prawda? No jak firmy deweloperskie bankrutują, bo taki schemat, kiedy spadają ceny, no spadają ceny wtedy, kiedy firmy, pierwszy objaw kryzysu nieruchomościowego, no to na ogół uderza w rynek pierwotny, no bo deweloperzy mają te niesprzedane mieszkania, nie daj Boże, jak jeszcze się kredytują na dużą skalę, u nas się na szczęście nie kredytują, jadą na przedpłatach i na zobowiązaniach wobec firm budowlanych i wobec dostawców materiałów budowlanych. W związku z tym, jak oczywiście załamuje się popyt, no to tamte firmy mają problemy, tak? No ale oni mają, są nadpłynni dla odmiany, w związku z tym mogą trochę poczekać. Ale co w związku z tym się dzieje? No w związku z tym generalnie ten sektor jest bardzo stabilny, bo w takim normalnym, takim gospodarce rynkowej, no to deweloper ma tam 20% tego własnego kapitału, resztę bierze kredyt, przekonuje bank, że wszystko jest super, no i buduje, tak? No i potem jak się okaże, że źle wybudował w złym miejscu,
no to po prostu co? No te mieszkania się próbuje zlikwidować i sprzedać. Bank patrzy tylko na to, żeby generalnie, no ile się da z tego kredytu wyciągnąć i schodzi z tą ceną, no powie, że potem będzie słabo, tak? I wystawia pod młotek, że tak powiem, te mieszkania, bo się zdaje sprawę, że jest, że generalnie to jest nie najlepsza inwestycja. No i te ceny spadają wtedy gwałtownie. No jak spadają, no to na rynku powstaje ten sentyment, że jest niedobrze, szczególnie na tym rynku. No i zaczynają spadać ceny, prawda? No i generalnie to się potem, potem to się przekłada, jak jest ten negatywny scenariusz, to się przekłada nie tylko na nowe mieszkania, ale przekłada się też na istniejące mieszkania. A jak się przełoży na te istniejące mieszkania, o to zaczyna być większa zabawa. No dlatego, bo wtedy co? No ludzie się zastanawiają, czy jak mam ten kredyt na to milionowe mieszkanie, to ja to mieszkanie jest warte teraz, no na nie wiem, 600 tysięcy, czy tam 700, czy ja ten milion rzeczywiście muszę spłacać, prawda? No i zaczyna się psuć jakość kredytów już za sobie. W związku z tym takie spadające ceny mieszkań i kłopoty w pierwszym rzucie firm deweloperskich, to nie jest taki ulubiony scenariusz. To znaczy w ekonomii to nie jest dobrze, jak jest za dużo, nie jest dobrze, jak jest za mało właśnie. Powinno być coś takiego pośrodku, właśnie ta równowaga. Prawda? Ale jak patrzymy na te dane za pierwszy kwartał, no to widzimy, że jest 18% spadek w ujęciu kwartalnym i 12% spadek w ujęciu rocznym, jeśli chodzi o mieszkania oddane do użytkowania. Tak. A potem mamy taki skok, że znowu rozpoczętych budów to jest 56% więcej rok do roku. Tak, no bo to trzeba, to tutaj jeszcze dwa elementy się generalnie nakładają na to. Na to nakłada się też pewna strategia firm deweloperskich. Jak im spada oczywiście popyt, no to oni oczywiście na początku im się wydaje, że może przeczekamy. Nie przeczekamy, no to co? No wstrzymujemy budowy generalnie. Mimo, że jesteśmy pod presją, bo te mieszkania najczęściej są sprzedane. W związku z tym ludzie nam protestują. Tak, i mówią, że nie będą wpłacać zaliczek i tak dalej, to mamy płynność wtedy zaburzoną. No więc, a w następnym rzucie generalnie my mamy nowe inwestycje rozpoczęte, tak? I musimy te inwestycje sprzedać, no żeby nam biznes się kręcił, tak? Ale no więc wystawiamy mniej tych mieszkań na tych nowych inwestycjach, ale żeby utrzymać jednak ceny, no bo te ceny mamy zakontraktowane z bankiem, no mamy zbilansowany biznesplan w oparciu właśnie o te banki, prawda? W związku z tym, jak nam się tutaj coś nie wychodzi, no to ciągnie cały łańcuszek zdarzeń. No. Sposobem deweloperów na trzymanie poziomu marży, tudzież narzutu, jest po prostu przykręcanie kurka z nowymi inwestycjami. Tak, to znaczy mają pozycję taką, bym powiedział, bo to nie są oczywiście monopole, no bo to jest deweloperów wielu. Kilku... Ale to się mówi, że jest pozycja semimonopolistyczna, to znaczy generalnie... Nie jest to już oligopol, ale... Nie, to znaczy po prostu tam jest inny element. No ja chcę mieć na przykład mieszkanie no właśnie w tym miejscu, w tej inwestycji, prawda, w tym miejscu, jestem skłonny więcej zapłacić, tak, i pójść na pewne ustępstwa, no właśnie dlatego, że ja chcę mieć tam mieszkanie, prawda. Mm. To jest cała, bo to monopol to niekoniecznie musi być taka sytuacja, że po prostu jest jeden producent i on decyduje. Jak ja na przykład mam sklep na rogu, to ja mam monopol względem innych sklepów, no bo ci po bokach, no ta dostępność jest słabsza i na ogół każdy przechodzi i wchodzi do tego sklepu na rogu, prawda? I oni mają w jakiś sposób monopol. Czyli to nie jest monopol z punktu widzenia prawnego, że można wdrażać ustawodawstwo antymonopolowe i tak dalej, ale praktycznie to jest taka pewna premia, tak? Pewna marża. No i rzeczywiście firmy deweloperskie, nie tylko u nas, ale w dużej ilości krajów, generalnie taką marżę mają. I jak jest dobry okres, no to oni rzeczywiście, no generalnie mają dobre zwroty, budują i to się wszystko kręci. Natomiast ryzyko biznesu też jest dosyć duże, dlatego, bo jak to się, że tak powiem, sypnie, no to jest też mimo wszystko, bym powiedział, biznes o dużym takim, o dużym ryzyku. To znaczy, jak gospodarka się dobrze kręci, tak jak my żeśmy mieli ostatnie tam, powiedzmy te, no ile to tam, no z 10 lat, tak, to takie dobrego rozwoju gospodarczego, więcej nawet. No to oczywiście oni brali dobre pieniądze, to się wszystko kręciło, tak, i myśmy widzieli tylko te efekty. Natomiast ja pamiętam lata 90, pamiętam lata 2000, tam powiedzmy 8-9, no kiedy były jednak zaburzenia gospodarcze, kiedy był efekt tego kryzysu światowego,
światowego, kiedy to się inaczej kręciło. No i kiedy były jednak bankructwa deweloperskie, kiedy oni tracili, także to... Dosłownie budowy tak, potrafiły stanąć. Wiele przypadków znam też firm budowlanych, no to w drugim etapie, no to przecież przekłada się na firmę, deweloper ma kłopoty, no to firma budowlana nie dostaje pieniędzy. I w tym sektorze różnie bywało, także to nie jest to, że to jest taki, bym powiedział, mało ryzykowny biznes, żyła złota. Jak jest dobrze, to jest dobrze. No. A jak jest słabo, to już jest różnie. Też tak. Z drugiej strony to też jest taka branża specyficzna, która i tak sobie zawsze jakoś poradzi, tak? No bo jak się kiedyś jechało gdzieś i do jakiejkolwiek prostej pracy, to się jechało na budowę, tak? Na zachodzie. Podobnie teraz jest do nas. I teraz, kiedy mówimy o tej prognozowaniu przyszłości, o prognozowaniu cen, o wyzwaniach tak naprawdę po stronie podażowej. Nie tylko o tym, że sobie deweloper potrafi przykręcić tą wajchę i zwolnić z tymi nowymi inwestycjami. No on musi tak robić też. To jak nie ma ludzi, nie kupują, no to ma zaprojektowaną inwestycję, to on musi też planować tą produkcję. No dzięki temu, znaczy z jednej strony on oczywiście maksymalizuje zyski, ale z drugiej strony cały ten biznes się kręci dzięki temu. Tak, to zawsze dwie strony są. No. Ale z drugiej strony, panie profesorze, to mamy to wyzwanie z tymi rękami do pracy. No mamy, tak. I plus, jeżeli obywatele Ukrainy wrócą do siebie, to też jak rozmawiałem chyba jeszcze, nie wiem, półtora roku temu z kilkoma deweloperami, to mówili, że po prostu budowy staną, bo nie będzie komu robić. Tak. I trzeba będzie kogokolwiek z imigrantów na szybko, żeby w ogóle cokolwiek się budowało. Jak będą potrafili budować. Natomiast jest też inna rzecz i ona dotyczy Zielonego Ładu. Bo ja nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale jeżeli chodzi o Polskę, sektor budowlany odpowiada za 40% emisji CO2. Więc jak wejdą kary, jak dodatkowe obciążenia związane z właśnie ETS2 i tak dalej, i tak dalej. Już tych wymogów jest znacznie więcej, jeśli chodzi o oczywiście. No, branża budowlana jako jeden z największych, jeśli nie największy emitent tak naprawdę CO2 będzie musiała to zrekompensować. Zrekompensuje to no jak? No w cenie, no bo jak inaczej. Więc to też jest chyba gdzieś taki czynnik, który trzeba uwzględniać, prognozując, czy te ceny nieruchomości wzrosną, czy spadną, czy jak to z nimi będzie. To znaczy ja bym do tego podchodził raczej z pewnym dystansem. To tak samo jak zawsze podchodziłem z dystansem na przykład do samochodów elektrycznych. No fajnie by było, gdyby były. Jest duży postęp w tych akumulatorach, ale to jeszcze nie jest to. No to się nie da tym je. Po mieście tak, ale generalnie się nie da. Natomiast ja mimo wszystko wierzę w taką pewną logikę, no niezależnie od tego, nawet jak ekolodzy tacy 100% rządzą, prawda, no to też muszą się liczyć, no po prostu z realiami, no nie będą opowiadali tam, nie wiem, starszym paniom, babciom i tak dalej, żeby na rowerze jeździli, no muszą brać pod uwagę realia, no i co te realia pokazują, no nie ma na razie tych akumulatorów, no można co najwyżej tymi mniejszymi samochodami gdzieś jeździć po centrach, no i co, no przedłużamy dalej przecież te samochody spalinowe, może w lepszym ujęciu, może w hybrydach, ale generalnie, no póki nie wymyśli, no to się cudów przecież nie zrobi. Podobnie jest jednak z tym, to nie tylko z budownictwem, bo budownictwo to jest jedna kwestia, tak? Druga kwestia, no to jest zużycie energii w ogóle w sektorze. No ogrzewanie chociażby w Polsce, gdzie jest zima solidna, mimo wszystko w lecie się zaczyna robić już gorąco, trzeba chłodzić, no ale to można powiedzieć, może przeżyjemy, tak? Natomiast zimą, no nie da się. To Rosjanie w Irkucku czy gdzieś tam powyłączali sobie, bo nie mieli tam tych paliw coś i przeżywali tam w minus 30 w budynkach, tak. Natomiast u nas no raczej to jest mało możliwe. I to rzeczywiście jest problem, tak. Natomiast ja też mimo wszystko wychodzę z założenia, no że po prostu, no bo przecież nawet ten gaz w tej chwili zgodnie z tą polityką energetyczną, no on też daje ten ślad, tak, i on jest do odstawki, a nie bardzo mamy alternatywne paliwo i to nie tylko my, no ale to jest mniejszy problem, bo nie tylko my, prawda. No więc w związku z tym to się nie da do odstawki, no bo ludziom no, my trzeba czymś ogrzać, tak, dopóki nie znajdziemy czegoś rozsądniejszego, no to po prostu ten gaz będzie funkcjonował, czy nam się będzie podobało, czy nam się nie będzie podobało, więc ja bym do tego podchodził, tak bym powiedział, z pewnym dystansem, a że się będzie lepiej jednak uszczelniało te budynki, no będzie lepsza ta termoizolacja, że się będzie robiło te zdjęcia termowizyjne, to akurat jest nie najgorzej, tak? No, ale no koszty są wyższe, tak, koszty się są będzie wyższe na budowach nowych mieszkań, a jeżeli chodzi o starsze domy, całą Polskę praktycznie,
no to ktoś za to będzie musiał zapłacić i termomodernizacja kosztuje. Żeby termomodernizować, też trzeba mieć pieniądze. Państwo tego na siebie nie może wziąć, a Unia tego wymaga, bo jak nie, to ci ludzie zapłacą rachunki za prąd takie, że będą dramaty po prostu. Nie, no to ja myślę, że jednak... Znaczy ich nie zapłacą po prostu. Niekoniecznie zapłacą, tak, no. Unia też nie jest, bym powiedział, tam też nie mają durni, tak? My też mamy własny rząd, który też jest pod presją polityczną, niezależnie od tego, jak mówię, czy to ekolodzy, czy ktoś inny. W związku z tym ja znowu myślę, że to się generalnie jakoś tam utłucze, tak? Natomiast to, że będziemy poprawiać termoizolacyjność budynków, to jest bardzo dobrze i to jest na przykład... Na świecie to jest jeden z przykładów takiego programu właśnie publicznego, to znaczy państwo za całość nie zapłaci, ludzie, szczególnie ci biedniejsi, za całość nie zapłacą, no ale to się robi program rządowy wtedy. No ludzie trochę dadzą, może być jakiś tańszy kredyt, tak, państwo trochę da, to jest taki typowy mieszkaniowy, dobry przykład programu, gdzie tak jak mieliśmy ten program na kopciuchy, tak samo możemy sobie wyobrazić taki program na termomodernizację. Zresztą ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o remonty, to między innymi właśnie to, że nie mamy podatku katastralnego, że nie mamy cały szereg, że tak powiem, takich rzeczy, które w moim odczuciu nie są dobre, szczególnie w Polsce, to dzięki temu w Polsce i ładnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, no i również ładnie rozwija się modernizacja tych budynków, termomodernizacja tych budynków, jak państwo pojeździcie po kraju, no to przecież i te spółdzielcze stare budynki, one są zmodernizowane i jak się jeździ poza Warszawę, to tak samo widać, że tam one są ocieplane z tym styropianem. No, każdy się stara to poprawić, no bo widzi te rachunki za ten, za ogrzewanie, za to wszystko. Więc ja bym tu jakiejś takiej tragedii nie widział generalnie. Można przyspieszać troszkę, tak, można właśnie dawać środki publiczne, jakieś pomocowe. Unia generalnie unika finansowania budownictwa jako takiego, ale tego typu programy, jak właśnie termomodernizacja, jak to właśnie ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych, jakieś tego typu różne programy, no to tam można się tymi środkami też wspierać. Czyli zdaniem pana profesora podatek katastralny to nie jest dobre rozwiązanie? W Polsce nie jest dobre. W ogóle skrajny podatek katastralny, taki wysoki, nie jest dobry, bo on zaburza ten rynek. No dla mnie takim przykładem to są Stany Zjednoczone, tak? No oni, dlaczego oni wprowadzili ten podatek? No bo oni, te gminy musiały się z czegoś finansować, tam to jest podatek gminny. I on rzeczywiście jest wysoki, bo tam chyba, jak pamiętam, 1 czy 2% wartości nieruchomości rocznie, no to jest bardzo dużo. No ale co powoduje podatek katastralny? No podatek katastralny powoduje to, no to jest od wartości. No więc po pierwsze generalnie, no ludzie, spada popyt mieszkaniowy, tak? No ludzie nie chcą po prostu mieć własnych, ładnych domów. Spada budownictwo. No przecież budownictwo to jest bardzo silny, można powiedzieć, taki czynnik kształtujący koniunkturę, popyt wewnętrzny. No to mówimy więc o tych ekonomicznie, inwestorach, którzy szereg mieszkań kupują 8, 10, kilkanaście? Ale to ich podatek katastralny, bym powiedział, nie dotyczy. Podatek katastralny dotyczy większość ludzi generalnie. Więc to jest jedna sprawa. Druga, podatek zależy od wartości. No im ładniejsze mieszkanie, tam powiedzmy właśnie docieplone, zmodernizowane, no to ma wyższą wartość, to wyższy podatek. Jeżeli mamy podatek katastralny, to nie modernizujemy budynków. No i co to... I oczywiście tak to działa. W związku z tym Amerykanie, jak wprowadzili ten wysoki podatek katastralny, co oni musieli zrobić? No musieli stworzyć drugą nogę. Z jednej strony zabieramy podatek katastralny wysoki, no ale z drugiej strony, jak kupicie mieszkanie, to my wam dopłacimy bardzo dużo. No i stworzyli taką maszynę, która z jednej strony te pieniądze wyprowadza, a z drugiej strony pieniądze pompuje. W jaki sposób pompuje? Przez kredyty, przez system kredytowy. No i co w związku z tym powstało? No rozbudowali olbrzymi system kredytowy, który w zasadzie nie jest potrzebny, aż tak duży. No i jest źródłem wielu kłopotów, no bo właśnie te kryzysy, jak się coś nadmiernie rozbuduje, to na ogół są problemy z tym, prawda? No i rozbudowali ten system i z jednej strony biorą olbrzymie pieniądze, wyciągają z systemu, a z drugiej strony drugą ręką, że tak powiem, pompują do tego systemu. To jest ten ninja, który dostaje kredyt na dom. Nie, nie, to już to wchodzimy już w ogóle w zupełnie co innego. Ninja, który dostał kredyt na dom, ten kredyt nie był subsydiowany, czy nie był specjalny. Jak mówiłem o amerykańskim systemie, to mówimy o tych tak zwanych conforming loans, czy tych kredytach, które są udzielane de facto przez taki semi państwowy czy semipubliczny system kredytowy, który de facto funkcjonuje bez banków.
Ninja to był jeszcze inny system. Ninja to po prostu, ponieważ ten system publicznych takich, można powiedzieć, kredytów, tak, bo to był system wymyślony, stworzony po kilku złych doświadczeniach z innymi systemami i ponieważ on siedział w środku systemu bankowego, no i oczywiście jako monopolista miał dobre wyniki finansowe, w związku z tym prawdziwy sektor taki prywatny wszedł na obrzeża, czyli tam, gdzie są kredyty wysokiego ryzyka. A kredyty wysokiego ryzyka, no to właśnie są ninja, to są różne innego typu, ale wysokiego ryzyka. Ninja, czyli no income, no job, bez dochodu, bez pracy. Czyli nie powinien nigdy w życiu dostać kredytu, prawda? Ale to nie tylko były ninja, to też było regulowanie generalnie innych, można powiedzieć, tych współczynników bezpieczeństwa kredytowego. No i ponieważ te kredyty wyglądały w ten sposób, że one najczęściej to ryzyko odsuwały na później, na przykład na początku małe spłaty, a później wyższe, tak? Nie trzeba było badać zdolności kredytowych, on się bardzo szybko rozpowszechnił, no a potem jak każdy taki system musiał się przewrócić. W Państwa raporcie, tak jeśli chodzi o jego medialny odbiór, to chyba jedną z większych tak naprawdę uwaga była poświęcona w dużej mierze temu szacunkowi kosztu obsługi kredytu mieszkaniowego w relacji do kosztu najmu mieszkania. Bo generalnie jest takie rozpowszechnione przekonanie wśród Polaków, że dobra, kupię sobie na wynajem drugie mieszkanie. I zawsze się opłaca. I ono się będzie samo spłacać. Czy pana zdaniem i czy według tych danych z raportu państwa autorstwa dalej opłaca się kupować mieszkania na wynajem właśnie inwestycyjnie? To znaczy trzeba sobie od razu odpowiedzieć, czy jak gdyby postawić taką tezę, czy odpowiedzieć na pytanie w ten sposób, że generalnie najem mieszkania to nie jest wysoki zwrot, to nie jest wysoki zysk. To jest zysk raczej bardzo taki ograniczony. Natomiast on jest dosyć prosty. Dlaczego? No bo kupić mieszkanie no nie jest specjalny problem. Kupić akcję, no to trzeba się trochę znać, jak się nie chce stracić, prawda? I uruchomić jakiś biznes, no to trzeba i sporo energii, no i to trzeba się kręcić przy tym. No ja skupuję mieszkanie, wynajmuję, no to jest z takich biznesów relatywnie proste. No poza tym mieszkanie, no to nie samochód. Tak nie ma kół, nie odjedzie, no trudno ukraść mimo wszystko. W związku z tym... Ale łatwo zniszczyć i łatwo się nie wyprowadzić. No więc to jest to ryzyko prawne, szczególnie jak mamy jeszcze relikty tych regulacji postkomunistycznych, tak? Że nie możemy lokatora wyprowadzić, może nie płaci w pewnych sytuacjach. No więc, ale generalnie jest to raczej taki dosyć prosty mechanizm biznesowy, na co generalnie w biznesie płaci się w dużej mierze za ryzyko, za wiedzę, za umiejętności, więc jak jest prosty, no to nie jest specjalnie rentowny, no i te mieszkania nie są specjalnie rentowne i generalnie na świecie ten prywatny sektor mieszkań na wynajem, no to są na ogół co? To są jacyś emeryci, tak, którzy lokują swoje oszczędności w mieszkaniach, to są te zawody z wysokimi dochodami, lekarze, adwokaci, którzy kupują sobie na stare lata tam jedno czy dwa mieszkania i generalnie mają dodatek do emerytury. Natomiast to nie są inwestycje, te takie klasyczne mieszkania na wynajem, to nie są inwestycje wysokomarżowe. Można jeszcze powiedzieć, jest kwestia przyrostu wartości tego mieszkania. No więc to znowu zależy, dlatego, bo sektor jest cykliczny, tak? No i w zależności od tego, kiedy my to mieszkanie kupimy, a kiedy, że tak powiem, sprzedamy, to możemy na tym albo zyskać, albo możemy na tym stracić. No, generalnie te mieszkania nominalnie na ogół trochę idą do góry i realnie często też, szczególnie w dużych miastach, jak te miasta się rozwijają. No jak miasta się zwijają, mają kłopoty, to te mieszkania nie drożeją wtedy, tak? No mamy też jakiś cykl finansowy, który jak gdyby generuje, czy wpływa na ten cykl na rynku nieruchomości. No więc ja bym powiedział, mieszkanie jako taki przedmiot inwestycyjny, tak, na wynajem, dla osób starszych, właśnie tam emerytów, kupić sobie, czy dzieciom zostawić w spadku, no to jest dobre rozwiązanie. Natomiast strasznego biznesu to się na tym nie zrobi. A czy można stracić tak samo, jak można stracić na najmie, kupieniu mieszkania na wynajem, na zostaniu rentierem, tak samo, czy można stracić na flippingu? Można, oczywiście, no jak się przepisy zmienią albo przestrzelił za dużo, kupił, cykl się odwróci, to oczywiście straci. To znaczy generalnie mieszkania, można powiedzieć, o tyle są mniej ryzykowne, na przykład od akcji, że można kupić akcję i nic z tego nie mieć, tak? No obligacje skarbowe kupię na stałą stopę procentową, a tymczasem inflacja gwałtownie skoczy, no i stracę na tym, prawda? Natomiast mieszkanie tą cenę generalnie raczej trzyma,
No ale tak jak powiedziałem, no to jest cykliczne, czyli w zależności, czy jak ma mieszkanie, chce rozsądnie sprzedać, a jest dołek na rynku, no trzeba poczekać parę lat, tak? No jak jestem emerytem, to czasami pieniądze na już są potrzebne, można wtedy kredyt wziąć pod to mieszkanie, no więc są pewne plusy, tak, są pewne minusy. No w praktyce generalnie ludzie kupują sobie mieszkania właśnie generalnie na te stare lata i to działa. Ale kredytować się w tym momencie nie opłaca, rozumiem, tak wynika z Państwa raportu, żeby kupić mieszkanie, aby potem je komuś wynajmować. I jeszcze na kredyt to nie, to znaczy trzeba wtedy dopłacać do tego. To w tej chwili jesteśmy w takiej fazie cyklu, że generalnie się nie opłaca. To znaczy w tej chwili jest taniej mimo wszystko wynająć mieszkanie, to nie jest duża różnica. Ale tak można powiedzieć teoretycznie, w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że jest taniej wynająć mieszkanie, jak sfinansować mieszkanie za pomocą kredytu. Aczkolwiek przez większość tego poprzedniego cyklu, no mieliśmy sytuację odwrotną, to znaczy taniej było mieszkanie kupić na własność, jak wynająć, no i dlatego wszyscy kupowali mieszkania. Nawet na kredyt, tak. Tak, nawet na kredyt. Ale w celach inwestycyjnych to już nie jest tak kolorowo. Czy jeszcze zajmiemy się troszeczkę tą analityczną kuchnią tego państwa badania? Może przeszlibyśmy do tej prezentacji, którą mamy przygotowaną, tak aby wskazać w ogóle, jak rynek nieruchomości bada Departament Stabilności Finansowej przy pomocy różnych innych jednostek naszego banku. Tak, to może prosimy w takim razie o prezentację, którą mamy przygotowaną. Tutaj moglibyśmy sobie rozpocząć. W ogóle na czym polega ten, kiedy zaczęto badać rynek nieruchomości, co się od tego czasu zmieniło? Ja przyszedłem do Narodowego Banku Polski w 2001 roku i wtedy generalnie właśnie, ponieważ ja pracowałem w nieruchomościach w różnym charakterze, w różnych dziedzinach, można powiedzieć, mam duże doświadczenie w instytucjach międzynarodowych, też generalnie zajmując się nieruchomościami mieszkaniowymi, w związku z tym miałem tutaj pewne doświadczenie. No i prezes generalnie poprosił mnie, żeby uruchomić na początku analitykę tego rynku. Natomiast okazało się dosyć szybko, że nie ma podstawowej wiedzy o transakcjach i o cenach. No i w związku z tym powstał następny problem. No trzeba było uruchomić badania cen i badania transakcji. To wcale nie było takie proste, bo to, że nie było tych informacji na rynku, to wynikało właśnie z tego, że nie było to wcale tak prosto uruchomić. No i generalnie takie praktyczne działania myśmy podjęli w 2005 roku. Generalnie powołaliśmy wtedy zespół. No i rozpoczęliśmy badania pilotażowe. No koncepcja była oczywiście, ponieważ to są badania Narodowego Banku Polski, to nas interesuje, no głównie stabilność finansowa, to są zawsze największe rynki, największe skupiska ludności i mieszkań. No i oczywiście polityka monetarna, oddziaływanie stopy procentowej na ten rynek i na gospodarkę przez ten rynek, no jest bardzo duże, ale to też jest na tych rynkach, gdzie jest duże zaangażowanie kredytowe, no czyli duże miasta. No i stąd powstała koncepcja, oczywiście, że badamy w dużych miastach, no dodatkowo mieliśmy w tych miastach nasze oddziały. No bo znowu, żeby badać nieruchomości mieszkaniowe, w zasadzie wszystkie, to są rynki lokalne. No trzeba mieć po prostu, jak to się mówi, rączki i oczki do tego, tak, żeby oni to badali, chodzili, nauczyli się tego, no i to robili. No i stąd powstała koncepcja, no żeby właśnie badać to przez oddziały okręgowe, które no nie były na początku w ogóle do tego przystosowane. W związku z tym trzeba było bym powiedział, poprzydzielać ludzi, powybierać, tak, potem ich, że tak powiem, wyedukować, no, przekonać naszych partnerów biznesowych, którymi w tym przypadku no, byli deweloperzy, byli pośrednicy, agencje pośrednictwa, były firmy budowlane, no, żeby jednak dostarczyli nam danych. No i rozpoczęliśmy to badanie. Badanie pilotażowo rozpoczęliśmy w 2005 roku, to były dwa miasta, potem szybko żeśmy to rozszerzyli na pozostałe miasta. I to początkowo miało taki charakter pilotażowy, no uczyliśmy się, z drugiej strony trzeba było też stworzyć bazę danych. Także stworzyliśmy też bazę danych, zespół liczył 4 osoby, więc nie był wielki, prawda? No i uczyliśmy się, gromadziliśmy te dane, a z drugiej strony no same ceny i transakcje to jest podstawa, ale to też nie jest, na podstawie tego też trudno jest coś powiedzieć. W związku z tym z drugiej strony gromadziliśmy też te dane ogólnogospodarcze o tych rynkach lokalnych i powiązanych z tymi cenami, z tymi transakcjami. No i to się można powiedzieć kręciło. Takim momentem przełomowym był 2013 rok,
kiedy też żeśmy chcieli przekroczyć kolejny, można powiedzieć, etap i wejść w badania nieruchomości komercyjnych, bo widać było, że te nieruchomości komercyjne zaczęły się już rozwijać i też trzeba będzie je badać, a z drugiej strony chcieliśmy rozszerzyć skalę naszego badania, no i też mieliśmy już pewne doświadczenia, to znaczy ludzie, mieliśmy już ludzi w oddziałach okręgowych, oni już byli dobrzy, oni tam sobie zbudowali bazę swoich klientów, od których pozyskiwali dane, nawet można było dane, można było badania ankietowe prowadzić, no była podstawa i wtedy generalnie żeśmy przystąpili jeszcze dodatkowo do programu badań statystyki publicznej. No i oczywiście program badań statystyki publicznej, no to daje też przymus statystyczny. Z tym, że z tego przymusu się de facto nie korzysta, tak? No ale jest to taki, bym powiedział, on tam zawsze gdzieś wisi, prawda? No i od tej pory, można powiedzieć, potem mieliśmy dosyć szybki przyrost na piątym slajdzie moglibyśmy zobaczyć właśnie jak to zaczęło ładnie wtedy działać. No i mamy w miarę stałą próbę deweloperów, pośredników generalnie, od których bierzemy te dane dotyczące cen, dotyczące warunków transakcji. No i to można powiedzieć, no posuwa się do przodu. W międzyczasie oczywiście podjęliśmy też rozmowy z Amronem, od którego bierzemy dane. Podjęliśmy też rozmowy z administracją skarbową, od której też bierzemy dane. No i podjęliśmy rozmowy również ze starostwami, z Rejcenem, od którego też bierzemy dane. Tu bardziej złożone, to są już takie bardziej złożone kwestie, to ja to zbywam jednym zdaniem, natomiast to bym powiedział nie takie proste, zwłaszcza, że te wszystkie tam były różne systemy, na przykład jeżeli chodzi o Rejcen, to w zasadzie to w tych jednostkach terytorialnych oni mieli różne standardy, różne systemy i generalnie początkowo żeśmy no, nie zaglądali do tych danych nawet specjalnie, bo trudno było je odszyfrować. Natomiast oczywiście w pewnym momencie, żeby poprawić jakość tego, co robimy, no podjęliśmy program integracji danych, który w tej chwili kończymy. No i żeśmy te wszystkie dane po prostu zaczęli sklepywać. To jest bardzo duża praca, zwłaszcza po stronie oddziałów okręgowych. Od 11 slajdu kolejne. Tak. To jest bardzo duża praca dlatego, no bo my mamy tych rekordów w sumie tam ponad 5 milionów lokalnych i to oddziały lokalne muszą te rekordy poprzeglądać, dlatego, bo tam jest bardzo dużo powtórzeń. Dużo więcej niż same oferty. Tak, oczywiście, tak. I jest dużo powtórzeń tych transakcji. Dalej te transakcje mają podawane różne parametry w zależności od tego, kto wprowadzał. No więc trzeba sprawdzić, czy taki dom w ogóle istnieje, czy generalnie jakie ma parametry. No i te prawidłowe dane wprowadzić potem do naszej bazy danych. I my generalnie to w tej chwili robimy. Tu na slajdzie Państwo widzicie, jak nam ładnie przyrasta tych danych. Te zielone to są właśnie wprowadzane w ramach integracji. No i tutaj widać, że właśnie sięgamy bardzo ładnie do tyłu, uzupełniamy sobie ten szereg czasowy do tyłu, no i bardzo ładnie nam tych danych przybywa. Później jak sobie zobaczymy do przodu za te ostatnie lata, to też tych danych będzie nam bardzo ładnie przybywało. No i będziemy mieli, myślę, na koniec tego roku, pierwszy kwartał przyszłego roku, no już taką bym powiedział, no bardzo rozwiniętą bazę danych. Już nie powiem, że największa w Polsce, no ale tak generalnie będzie. I będziemy mogli też wtedy myśleć o budowie nowych indeksów, bo mieć dane to jest jedna sprawa, a potem te dane generalnie rozsądnie opracować i pokazać, no żeby nie kłamać statystycznie, tak, tylko żeby podawać rzeczywiście to, co się dzieje. A tutaj to nie jest prawdą, dlatego, bo jeżeli chodzi o nieruchomości, to nie tylko jest takie to proste kłamstwo statystyczne, tak, że średnia po prostu, rozkład jest inny, no i pokazujemy, że tej średniej w zasadzie nie ma, tak, a my podajemy średnią. No właśnie, tylko przestrzeliśmy w kłamstwie, tak. Czekamy na te dane. Tylko z drugiej strony nieruchomość jest też towarem złożonym, to znaczy nie ma dwóch takich samych nieruchomości. Jedno mieszkanie jest w centrum na przykład, drugie jest gdzieś tam poza Warszawą, prawda? Jedno ma ładny rozkład, drugie ma zły rozkład. Jedno jest blisko tam wysypiska śmieci, ma okno na wysypisko śmieci. Inne ma rozkład na przykład piękny park.
i to powoduje, że te mieszkania mają różne ceny i żeby jeżeli policzymy sobie w ten sposób średnio, no to ona będzie niedobra, bo w zależności jak w próbie będzie się zmieniała ta struktura tych mieszkań, no to oczywiście będzie skakała cena, ona nie będzie odzwierciedlała tej próbki. No więc żeby tego uniknąć, stosujemy tak zwane modelowanie hedoniczne i potem stosujemy indeksy hedoniczne. To polega na tym, że staramy się generalnie wycenić te poszczególne elementy, no właśnie wielkość mieszkania, jego jakość, metry kwadratowe, lokalizację. I potem staramy się każde mieszkanie, można powiedzieć, sprowadzić do średniego i wychwycić tylko ten wzrost cen. No to tak można w taki sposób, bym powiedział, taki najbardziej obrazowy, bo to są różne, jest kilka modeli, jak to robić, tak? Ale średnia miarodajna, z miarodajnej średnia próbki. Jest wtedy miarodajna, tak. Dlatego, bo my każde, zanim, też nie do końca, bo zanim policzymy średnią, to każde mieszkanie sprowadzamy do średniej. Czyli nie ma tak, żeśmy wzięli pałac, połączyli to z kawalerką na przykład i sobie tam coś tam policzyli z tego wzrost cen, prawda? Albo metrów, tak. Natomiast potem jeszcze druga kwestia, to jest generalnie też kwestia rozkładu tej próbki. No bo znowu, czy ta średnia ma sens, bo akurat mieszkania to nie jest taki zupełnie normalny rozkład, prawda? A więc Dzisiaj mieszkania w ogóle nie mają normalnego rozkładu. Znaczy on zawsze jest tak prawostronny, prawda, bo rozkład mieszkań. Już nawet trójkątne się zdarza. No więc to jest w tym trochę, bym powiedział, pracy statystycznej, natomiast no jak skończymy tą integrację baz danych, no to wtedy siądziemy za te indeksy hedoniczne. W tej chwili do tych indeksów używa się też takich metod związanych no w jakiś tam sposób trochę ze sztuczną inteligencją. To są tak zwane drzewa losowe, lasy losowe, one lepiej liczą te średnio. Robiliśmy takie doświadczenia, rzeczywiście to wychodzi lepiej. No co nam takie indeksy hedoniczne z perspektywy właściwie informacji na rynku dostępnej dadzą? To znaczy to da czysty przyrost cen mieszkań. Generalnie, to jest po pierwsze. Po drugie, to już można powiedzieć, my tego nie stosujemy, ale jeżeli się taki model hedoniczny odwróci, no to jest to wyceniarka, prawda? My te wszystkie modele możemy w drugą stronę odwrócić, bo możemy sobie, że tak powiem, wyceniamy te atrybuty. No i teraz jak mamy konkretne mieszkanie i tam mamy, że tyle metrów, tyle kilometrów od centrum na przykład, prawda? Takie piętro, taki stan wykończenia, to jesteśmy bardzo dobrze w stanie przewidzieć, ile ono kosztuje. No ale oczywiście no, w banku centralnym wycenami się nie zajmujemy. My to wykorzystujemy tylko do tych indeksów, ale teoretycznie byśmy mogli. Czyli można powiedzieć, że w oparciu o dane, które będzie przygotowywał Narodowy Bank Polski, tak naprawdę będą mieli tutaj Eldorado wszyscy inni uczestnicy, znaczy wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości, bo będą sobie mogli to naprawdę bardzo dobrze wycenić, a nie tak trochę na teraz, jak to się wydaje znaczy, na to oko. Znaczy, to ja to znaczy nie, my tych parametrów modeli nie udostępniamy. Jest pytanie, czy czegoś takiego, to jest otwarte pytanie, tak? Czy być może w przyszłości takie parametry, że tak powiem, dać jako dostępne. No więc właśnie, panie profesorze, bo to mogłoby w pewien sposób uzdrowić sytuację na rynku nieruchomości, przynajmniej też w kwestii i wycen, i wiedzy o tym, co ile tak naprawdę kosztuje, bo same te ceny ofertowe potrafią być zupełnym przekłamaniem. Ceny transakcyjne również, bo tutaj zestawiamy często mieszkania, których nie powinniśmy zestawiać w ogóle ze sobą. Tak jak dzisiaj mówiliśmy o cenach najmu, też ta średnia kompletnie zakłamuje rzeczywistość, a jednocześnie powoduje realne szkody, bo ci, którzy po prostu sobie wynajmują, patrzą tak jak ci, którzy mają niskie wynagrodzenia. Ochotę średnia krajowa. Idę do szefa po podwyżkę albo idę stąd. Tak? I to jest presja gdzieś tam kolejna. Presja kolejna na wzrost cen. Czy w związku z tym taka baza danych, jeżeli by ją udostępnić, jeżeli umożliwić by indeksację i tak dalej, czy może uzdrowić trochę sytuację na rynku nieruchomości? No więc to jest... Cen zwłaszcza. To jest jednak trochę problematyczne, dlatego, bo tam jest kwestia, no powiedzmy sobie szczerze, żaden model statystyczny, bo to są modele statystyczne, no nie jest w 100% dobry. Dlatego, bo oczywiście model będzie dobry, jeżeli wstawimy do niego 100% parametrów. No nie mamy takich 100% parametrów. Ale Kowalski wchodzący na takie coś i wyliczający sobie różne tam powiedzmy kryteria brzegowe i tak dalej, dlatego co go interesuje, miałby wtedy odpowiedź na pytanie, czy chcą ode mnie za dużo, czy to jest uczciwa cena. To znaczy do końca, bo oczywiście jak są dobre modele, to one dają te wyceny no, w miarę niezłe. Ale też się mylą.
No i to jest też pytanie generalnie, kto weźmie odpowiedzialność. My w naszych raportach zawsze piszemy, że to jest tylko głos doradczy i oczywiście nie bierzemy odpowiedzialności za to i oczywiście nie można tego wykorzystywać w celach doradczych. No wiemy z drugiej strony, że zarówno firmy tam deweloperskie, jak i inne generalnie, no to wykorzystują, ale robią to na własną odpowiedzialność. Natomiast taka sytuacja, no kiedy my to wystawiamy, taką wyceniarkę, no firmy komercyjne zresztą to próbują to robić, troszkę w innych technikach, ale próbują to robić. No to generalnie wystawiamy reputację banku centralnego, no bo jak się trafi akurat ten przypadek, że mieszkanie rzeczywiście było wszystko piękne, tylko on przy samym cmentarzu, tak? No i w związku z tym ta cena powinna być ileś tam procent niższa, no a takiego parametru jak cmentarz, no nie było na przykład, prawda? No to jest pytanie, kto za to ponosi odpowiedzialność, tak? No jest obawa, że wtedy reputacja banku centralnego jednak, że tego nie uwzględniał, no mogłaby ponieść, mogłaby spaść, no więc dlatego my bardzo ostrożnie generalnie zawsze komentujemy i podajemy te informacje, no nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że akurat mamy rację, ale często jest tak, że też nie jesteśmy przekonani, tak wygląda, no ekonomia to mimo wszystko nie jest taka nauka deterministyczna w pełni, dużo można przewidzieć, tak, ale też często wszyscy się mylą. To jest ta troszeczkę elementu tego właśnie, element tej naszej analitycznej kuchni. Prezentujemy go też po to, żeby pokazać, jak dobre są dane Narodowego Banku Polskiego, bo niezależnie od tego, czy tą inwersję zastosujemy, to te dane oparte na indeksie hedonicznym są i będą no, dużo lepsze od powiedzmy innych. Tak, tak, tak. Z tym, że generalnie zabawa polega na tym, że jeżeli mamy naprawdę bardzo duże bazy danych, to w zasadzie wtedy te indeksy hedoniczne i te indeksy, bym powiedział, takie oparte na prostych próbach, one są, szczególnie w dłuższym okresie, no dosyć zbieżne. Natomiast jak są mniejsze próby, są jakieś właśnie zawirowania, tak trudności z dostępem danych, to wtedy ta jakość rzeczywiście się poprawia. Ale nadal brakuje jakościowej wiedzy o rynku nieruchomości. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Jacek Łaszek, Departament Stabilności Finansowej NBP. I co? Na dzisiaj dziękujemy serdecznie. To chyba już po prostu. Szybko poszło. Zapraszamy na jutro, a pana profesora zapraszamy w kolejnych tygodniach również do naszego studia, by kontynuować naszą dyskusję o rynku nieruchomości. Dziękujemy panu profesorowi. A ja państwu bardzo dziękuję. I dziękujemy państwu za dziś. Zapraszamy na jutro. Do widzenia.